Hej, mam nadzieję, że tolerujecie laktozę, bo dzisiaj porozmawiamy o wszystkim, co krowie. Krowi poziom dla Diablo jest praktycznie tym, co Diablo dla Diablo, czyli no nie można mieć Diablo bez krowiego poziomu. A, czekaj. Rod Ferguson powiedział, żeby nie szukać, bo nie ma krowiego poziomu w Diablo 4, ale mamy silne przesłanki, by sądzić, że to nieprawda, a więc zostań na chwilę i posłuchaj. Krowi poziom to coś, co jest serią już od jedynki, gdzie gracze doszukiwali się nieistniejącego wtedy krowiego poziomu. Jak wyszła dwójka, gracze spodziewali się, nie no, w dwójce to już krowi poziom musi być, twórcy mówili, że go nie ma. Ale cóż, historia jego wydobycia jest dosyć prosta. Okazało się, że mianowicie wszystkie recepty do kostki Herald Dreamów zostały zakodowane w taki prosty sposób, że gracze byli w stanie zdataminować, że tak powiem, bardzo szybko, jak otworzyć krowi poziom. Jak się rzeczy mają z czwórką? No cóż, dataminerzy po raz kolejny trochę nas ratują. Jeszcze nie wiadomo, gdzie jest krowi poziom, ale mamy właśnie, jak mówiłem, spore przesłanki, żeby myśleć, że jest. I już do tego przechodzę. W pierwszej kolejności przyjmijmy się sekretnym przedmiotom. Przedmiotom, które mogą nam wypaść w poszczególnych częściach świata, które, cóż, są rzadkie, ale związane z jakimś zadaniem. I te wszystkie przedmioty, cóż, gracze nie znaleźli dla nich do tej pory zastosowania, ale wszystko składa się w jedną całość, bo przyjrzyjmy się pierw temu zatęchłemu tomowi. Wielu graczom udało się zdobyć ten zatęchły niebieski tom. I cóż, jeśli przeczytamy jego opis, to dowiemy się, że niebieska farba już z czasem trochę wyblakła, a strony zostały wyrwane. I pomimo tego, że ta książka została zagubiona, zaginiona i to odnaleziona po czasie, jakby jesteśmy w stanie stwierdzić, że była kiedyś obiektem wielkiej ważności. I tutaj pytanie, jaka niebieska książka mogła być kiedyś obiektem ważnym, obiektem mającym znaczenie? No, oczywiście chodzi o książkę teleportacji, starą dobrą książkę teleportacji, która była elementem recepty, by dostać się do sekretnego krowiego poziomu. No i co? Uwaga, to nie wszystko. Z tym samym opisem, że cóż, nie wiadomo już, jakie jest znaczenie tego obiektu, ale było kiedyś bardzo ważne, można zdobyć również Bloody Wooden Shard, czyli znajdujemy worek, a w nim coś drewnianego i zakrwawionego. Co to może być? No cóż, tutaj pomaga nam też jeszcze opis dodatkowy, że na drewnie została wygrawerowana litera W. No cóż, to nie jest przypadek, nie chodzi o win, chodzi o wirta oczywiście. I jeśli jest drewniana, a co było drewniane i zakrwawione, cóż, od zakrwawiona noga wirta drewniana. Okej, no wszystko jasne, bo noga wirta też była elementem recepty, by dostać się do sekretnego krowiego poziomu. Z trzecim z kolei przedmiotem jest Intricate Metallic Fragment, metalowy fragment jakiegoś starożytnego, magicznego urządzenia, który wciąż ten fragment pobrzmiewa jakimś magicznym dźwiękiem. No i to ten sam opis, że został zaginiony i z czasem ludzie zapomnieli, o co może z nim chodzić. I tutaj teoria jest taka, że jest to oczywiście fragment kostki Herald Dreamów. To miałoby najwięcej sensu. I wszystkie te trzy przedmioty można w grze zdobyć. Sami możecie zobaczyć w grze, czy posiadacie je. Po prostu trzeba wejść w inwentory, w zakładkę przedmiotów związanych z zadaniami, bo tak jakby każda postać jest do tego zadania przypisana. A co to za zadanie? Cóż, jest zdataminowane jako zadanie nieznane. I właśnie te przedmioty mogą dropić jako przedmioty do tego zadania. I do tego zadania jest przypisany jeszcze jeden przedmiot, którego na razie nikomu nie udało się zdobyć. Jest to dziwny klucz. Jest to dziwny klucz, który, cóż, mamy napisane, że mimo tego, że wydaje się zwykły, to zawiera jakąś moc. Jeśli chodzi o te poprzednie trzy przedmioty, to wiemy, że nogę wirta można zdobyć w Hawezarze bądź Kedystanie. Księgę portalu można wydropić w strzaskanych szczytach albo z Kostglen, a fragment kostki Herald Dreamów w suchych stopach. Jeśli dobrze rozumiem, nikomu nie udało się jeszcze zdobyć wszystkich trzech sekretnych przedmiotów, ale teoria jest taka, że gdy je zdobędziesz,
Musisz przyjść tutaj, by je oczyścić. Generalnie, gdy przyjdziesz do Khedbardu, zauważysz tu Boga Wołu ze wschodu i starą tablicę. Na starej tablicy można przeczytać, że trzeba rozlać krew, by dowieść swojej wartości, a na Bogu Wołu ze wschodu, cóż, że trzeba oczyścić ofiary w jego wodach, i w ten sposób zapewnimy sobie błogosławieństwo bogów. Czy idea jest taka, by tutaj te przedmioty w jakiś sposób oczyścić? I skąd w ogóle pomysł, że to nie jest po prostu jakieś tam lore, tylko faktyczny fragment tej zagadki? Tutaj po raz kolejny jest to zabawa dataminerów, którzy wygrzebali, że te przedmioty, te obiekty tutaj w Khedbardu są zapisane jako secret hint, czyli jako wskazówki do sekretu. Wszystko jest ze sobą powiązane. Jeśli chodzi o część zagadki związaną z kompaniem we krwi, to powstała nawet mapa ze wszystkimi krowami w sanktuarium. Swoją drogą nie jest ich zbyt dużo, jak na tak duży kontynent. Natomiast nawet zabicie ich wszystkich naraz nic tutaj nie zadziałało, nie pomogło, więc być może krowia rzeź akurat nie jest elementem układanki. A teraz pójdziemy w pewne specjalne miejsce. Tutaj w Skosglen, na samej górze Krowiej Główki, możemy znaleźć, piwnicę. Teoretycznie według gry tutaj jest piwnica, tylko nie widać jej, bo jest ukryta. I według zdataminowanych informacji, jeśli będziemy posiadać klucz do piwnicy, to będziemy mogli tutaj wejść. Podobno też części graczy udało się już, że tak powiem, wycheatować i dostać się do przy pomocy pakiet injectingu. Nie jestem do końca pewien, jak to działa, ale że tak powiem, dowiedzieć się, co jest w tej ukrytej piwnicy. Jest tam rzekomo po prostu bardzo dużo krów, z którymi nie wiadomo, co zrobić. Idea jest taka, że jeszcze w tej piwnicy trzeba coś zrobić dalej. Okej, czy krowi poziom serio istnieje? Według mnie szansa jest niezerowa. To byłoby całkiem w stylu Blizzarda, żeby faktycznie zrobić zagadkę, która może zająć bardzo długi czas do rozwiązania. Kto śledził zagadki, które wykonywali w ostatnich latach w World of Warcraft, ten może się pewnie zgodzić. Blizzard na przestrzeni lat naprawdę nauczył się robić rzeczy, które zajmują wiele, wiele tygodni lub więcej community do rozwiązania. Nawet przy wykorzystaniu ich kumulatywnej, ogromnej siły mózgów. Tak więc po tym filmie polecam wejść w inwentory twojej postaci, w zadania i upewnić się, że aby nie posiadasz być może jednego z przedmiotów do questa. Dzięki wielkie, to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. A, to się nadal nagrywa, czekajcie.